Siemano widzowie, na wstępie chciałem wam tylko powiedzieć, że na Anarchii GG na obu trybach jest event wielkanocny, który będzie trwał przez około tydzień. W skrócie do zdobycia z graczy z Root i ze Stone'a są jajka wielkanocne, które na spawnach możecie wymienić na klucze. Rzadki, epicki i specjalny wielkanocny klucz do skrzynki, która ma mega mocny drop. Oczywiście ranga G-VIP ma troszeczkę lepsze szanse na drop. Całe info o evencie macie na naszym Discordzie, a ja zapraszam was do odcinka i na nasz serwerek. Siemano widzowie, słuchajcie, dzisiaj znajdujemy się na nowym trybie na Anarchii GG. Jest to tryb Box PvP, jak możecie zobaczyć. W dalszym ciągu wprowadzamy tutaj nowe rzeczy, które już niedługo będą na boksie, nowe fajne innowacje. A dzisiejszym dniem rozpoczyna się nowa seria na tym kanale. Myślałem, żeby ją nazwać Od Zera do Boksera, gdzie po prostu pokazuję wam moją przygodę na Box PvP z perspektywy takiego zwykłego gracza. Także bierzemy zestaw tutaj gracza, mamy żelazny set. Oczywiście nagrodę za Discorda możemy odebrać po 30 minutach, także ja sobie ją oczywiście, że odbiorę, jak tylko minie mi 30 minut na serwerze. I teraz tak, tutaj mamy taką fajną funkcję w sklepie jak przenośny villager, żeby nie chodzić, o tam mamy wszystkich villagerów, tak w ogóle, a tu mam przenośnego villagera, że nie musimy sobie tutaj chodzić i wszystko jest elegancko. Okej, set wieśniaka, jest za srebrne odłamki, ja tu mam złoty odłamek, który zebrałem, także... O, no i dzięki komuś, kto to wyrzucił, będę mógł sobie zrobić już pierwszego seta tak naprawdę. Hełmik, klata, spodnie, buty, mieczyk i kido. Dobra, no i jest... Pierwszy secik tak naprawdę za darmo. Jedną z takich najfajniejszych rzeczy rozgrywkowych, gameplayowych na serwie, która bardzo ułatwia, jest tutaj zamiana od razu wykopanych bloków na monety. Chodzi o to, że możemy wykopane surowce zamienić od razu na bloki, albo możemy wymienić surowce od razu na monety. Więc ja wymieniam od razu na monety. Możemy też zrobić, żeby wymianę monet na pieniądze, ale zrobimy sobie tylko wymianę surowców na monety i wyłączymy tego action bara, żeby nie był widoczny tu nad GUI. O wszystkich tych rzeczach, które tutaj są, dowiecie się w dalszej części filmu, także spokojnie, ja wszystko wytłumaczę, ale to w swoim czasie. Pójdziemy sobie naturalnie na strefę bezpieczną po prostu. Bezpieczna strefa jest miejscem, gdzie jak nazwa wskazuje, możesz czuć się bezpiecznie. Nie ma tu żadnego zagrożenia, a gracze nie mogą cię tutaj bić. Dzięki temu możesz kopać spokojnie. A o to przecież chodzi w Box PvP, czyli kopanie monet i ulepszanie swojego ekwipunku do walki na strefę PvP, gdzie możesz zmierzyć się z innymi graczami. Oj, widzicie, teraz sobie kopię, mam tutaj złoto w ekwipunku i to, co jakiś czas mi tutaj wymienia wszystko na monety od razu, także superantko. Ja myślę, że pójdziemy sobie taką taktyką, że zrobimy sobie najmocniejszy kill-off, że będziemy wszystko ładować jak na razie w kill-off, nie? I mamy tutaj jeszcze, ja tego nie zauważyłem przed chwilą, ale jest to generator dla początkujących i tylko osoby, które mają maksymalnie trzeci level seta mogą tutaj kopać. Także jak ktoś ma wyższy level zbroi, czy tam jakiegokolwiek itemku, to z tego co wiem, nie może on tutaj kopać. I tutaj oczywiście też... przedstawię wam w sumie kolejną nowość. Zaimplementowaliśmy coś podobnego jak mamy na Anarchii na naszym trybie, czyli sklep za zabójstwa. Tam mamy za serca, tutaj za zabójstwa jest serc. I za anarchiczny odłamek losujemy takie księgi. One są o wiele mocniejsze niż na Anarchii, bo tutaj boks jest bardziej dynamiczny, tutaj klepa trwa krócej, więc te księgi wszystkie są mocniejsze. No i koszt losowania tej księgi to jest 50 zabójstw. I pewnie się zastanawiacie, po co te anarchiczne odłamki w takim bądź razie. Już wam mówię. Anarchiczne odłamki są do ulepszenia postaci, takich jak większy drop z generatorów, dodatkowy ranking za zabójstwo i tutaj jeszcze mamy w planach, znaczy będą dodane niektóre rzeczy, które zobaczycie niedługo. Drop z generatorów to jest chyba najbardziej atrakcyjne. Okej, więc mamy tutaj ten kill-off wieśniaka. Będziemy sobie ładować wszystko w ten kill-off. A muszę go naprawić, tak? Muszę go naprawić, żeby... Okej. Tutaj macie kowadło do naprawienia. A stack diamentów potrzebuję do naprawy. Cholipka. Teraz zbieram ten stack diamentów. Pamiętajcie, że jak zbieracie sobie na naprawę itemków, to musicie w ustawieniach wyłączyć wymianę surowców na monety, bo będą wam się ciągle wymieniać. Dobra, jest drugi poziom kill-offa. Trzeci starczy mi. Starczy mi na trzeci. Kill-off nowicjusza, dobra. Trzeci poziom tu już jest. Czwarty, co tam już brakuje. No i oczywiście też VIP-y mają swoją strefę, taką strefę bezpieczną jakby, tylko wyłącznie dla siebie. Więc kurde, może tego VIP-ka byśmy kupili chociażby dlatego. Dobra, lecimy na tą strefę, kopiemy dalej, kopiemy dalej. A i patrzcie, co tu też jest. Generator szmaragdów max 6. Diamentów nie ma tutaj maksymalnego, a to dziwnie. A tutaj? A tutaj jest generator szmaragdów bez limitu też. Czyli jeden jest z limitem. Dobra, 18. To robimy kill-off. Można sobie od razu sklep, przynośny villager. Okej, czwórka. A, muszę naprawić, cholera. No i tak, mamy kill-offik, naprawiamy. No i skorzystam z przenośnego villagera, bo to jest mega wygodne. Miedziany kill-offik.
piąty stalowy Gilfig. No już na lepszy mi niestety nie starczy chyba. Szóstka kosztuje 16 odłamków. Dobra, to myślę, że to szybko to pozbieram. Dobra, zobaczymy jak kopię piąteczka. O, dobra, kopię sobie rudę elegancko. Już mi bloków się nie opłaca kopać, tylko rudy bardziej, bo na dotknięcie jedno się niszczy. Ale tutaj chłopaki też walczą, też walczą. Wow, już 13 odłamków mam. Ej, mega dobrze. Dobra, lecimy z update'em kill-offa i cyk. Dobra, szóstka. Teraz polecimy z update'cikiem seta w takim bądź razie. Dobra, secik dwójeczka robimy. Dobra, mam miedziany hełm i klatę, resztę mam nowicjusza. Mam już przegrane 40 minut, także odbieram sobie nagrody na Discorda. Wchodzę na Discorda, piszę nagroda box PvP. Dobra, udało mi się odebrać nagrodę. Teraz kit, tak? Jest! Klucz do epickiej skrzynki i otwieramy, co poleci, let's go. Kill off wojownika 7. Okej, okay. Dobra, tu mam szóstkę, tu mam siódemkę. Fajnie. Okej, okay, czyli to taki spoko. Ale myślę, że drop, okej, może być. Dobra, czyli generalnie kill off siódemka już niszczy wszystko na hita, każdy blok. Także mówię wam to dla waszej informacji. A czekajcie, coś spróbuję zrobić. Mam tutaj ten kill off szóstkę, nie? Bo tam jeden ten emerald jest do szóstego poziomu. Ciekawy jestem, czy jak mam kill off szóstkę i nim będę kąpał, to czy wykopię. Tak, okej, kill off szóstka jednak niszczy też bloki i rudy za na hita. Także polecam wam na bezpiecznej strefie mieć dwa kill-offy przynajmniej, szóstkę, no i wyższe jakieś, tak? No i teraz też chwileczka kopania, mam dwie te monety trzeciego poziomu, 45 odłamków, także elegancko. Lecę sobie ulepszyć seta, chyba już tą elytrę, no elytrę będę miał i lecę na strefę zwykłą, tak myślę. Po godzinie gry mam połowę seta siódemki, połowę szóstki, wiadomo, troszeczkę mi tutaj zabrakło. Maksymalny jest na ten moment 16, także nawet łatwo idzie się tutaj na początku wystakować. Także teraz ja sobie zobaczę przedmioty. O, tutaj są ceny za poszczególne rudy. Blok netherite'u jest za dwa razy więcej niż emerald, a gąbka jest za dwa razy więcej niż ruda netherite'u, czyli gąbka to jest totalny sztos. Przydatne przedmioty. Totem, no totem to by się przydał, nie? Nie powiem, że nie. Jakiś refill też by się przydał. O, fajerwerki, to na pewno mi się przyda. Tego potrzebuję dużo. Antykobłeby, kobłeby. Dobra, to zbiorę sobie jeszcze na pewno na totem trochę refillów i pozbieram sobie bloki zwykłe. Okej, już nazbierałem, słuchajcie, dwie monety trzeciego poziomu. I w ogóle zapomniałem wam powiedzieć, spójrzcie na tą mapę, jaka ta mapa jest u nas bardzo fajna. Oczywiście była tutaj inspiracja SpongeBobem, jak możecie się domyślić. Fajnie to wszystko wygląda, bardzo mi się to podoba. No i co, można powiedzieć, że byłem takim współtwórcą, pomysłodawcą tej mapy. I teraz tak, już tutaj nakopałem. Bierzemy sobie na pewno totemik. Dobra, refile mam fajerwerek dużo. Mam totem, żeby nie zginąć. Jak ktoś mnie zakopłebuje, no to riperinio dla mnie troszkę. Dobra, oficjalnie lecimy sobie na strefę. Mam nadzieję, że nie wypierdzielę. Bardzo bym chciał, muszę uważać. Po wyjściu na strefę PvP postanowiłem nakopać sobie trochę bloków. Dobra, nie, na razie to jest spokojnie. Tylko muszę tak na F5 kopać, żeby w razie co móc tu uciec. Tutaj zobaczcie, mamy jeszcze tutaj wulkan i do wulkanu można normalnie wlecieć i tam jest gąbeczka. Nie wiem, czym się gąbkę kopię. No ale gąbeczka to jest najcenniejszy surowiec tutaj. Nie wiem, co trzeba mieć dokładnie, żeby to kopać szybciej. Dobra, widzowie, słuchajcie, ja polatałem tutaj troszkę po tej arenie. Każdy generator jest zajęty, przy każdym stoją jakieś ziomeczki, zgrupowane sojusz i w ogóle. Także, no, ja nie chcę zginąć, ale no po prostu jeszcze sobie pogrinduję po kopie, żeby mieć ten lepszy set. A właśnie, wiecie co? Bo w sumie tutaj jest dużo osób. Ja bym chciał jeszcze pogrindować, żeby mieć jeszcze lepszy ekwipunek, bo ten mój, no średnio wystarcza, więc chyba sobie kupię VIP-a, on kosztuje bodajże 7 czy 8 zł. W końcu kupię sobie VIP-a i pójdę na strefę VIP. I to myślę, że fajnie odda. Dobra, kupiłem VIP-ka, powinien być mi już nadany. Dobra, jest VIP-ek na czacie, się pojawiło, cyk. Można wejść na strefkę, także cyk. I zobaczmy, jak ona wygląda, jak to wygląda tutaj. Ulalalala, generator dla zaawansowanych tu jest, jakieś nowe generatorki. Generator żelaza, to tam wiadomo. Tutaj jest szósteczka, z netherite'em nawet jest. Uj, tu też chłopaki są, yo! Chłopaki, tu dwóch ziomeczków jest. Anarchiczny generator. Dobra, i tu mamy emeraldy, mamy netherite. Dobra, i tutaj będziemy sobie levelować. Fajnie, ile tego netherite'u leci? Zobaczmy. Nie, no fajnie leci, okej. Okay. No, także widzowie, ja tutaj mam VIP-ka. Fajnie, bo tanio można sobie wejść na tą strefę i będę sobie tutaj kopał jeszcze
zaplecza jeszcze lepszej itemki. Bym wychodził się już tam klepał. Jako VIP mogę sobie repairować itemki, także super. I jeszcze nawet, chyba nie muszę iść nawet do villagera, żeby ulepszyć itemek. Także 8 rycerza. I tak, jest, mogę sobie tutaj rycerza zrobić. I kolejny villager będzie zabójcy. I tutaj potrzebuję dwóch tych monet. Dobra, mam jedną monetę. Dobra, ci potrzebuję jeszcze jedną monetę. Fajnie, fajnie to idzie tutaj. Szybciej już ten netherite kopię. Więcej tego wypada, także elegancko. Już coraz szybciej to idzie. Uwaga, kill effect 9, zabójcy. 9 poziom. I jak to kopię? Kurde, jeszcze netherite'a na hita nie kopię. Ale pamiętajcie, że to szczęście też się zwiększa, także każdy kill off jest coraz to lepszy. I coraz to lepiej. Jestem ciekawy, kiedy w końcu będę mógł tego netherite'a na strzała kopać. To będzie super. O, tutaj ziomek mi daje antykobłeba i koksa dał mi. LOL. Dzięki, byku. I parę mi dało odłameczków. Super, fajnie. Donajcik. Mam już 4 te super monety. Także 10 kill off. Tak, 10 kill off bohatera. Reaper. Bohatera. Cyk. Teraz. I jak teraz? Jeszcze nie niszczy na hita. No nie. Już tak blisko. Czy jeszcze mi coś chce dać? Chyba koleżka? Seta mi daje. Set rycerza. Okej, 8. Wow. Super. Ej, to jest lepszy set niż ja mam praktycznie. Dzięki. Kurde, wyobraźcie sobie, że ja te wszystkie itemki bym musiał zamieniać na przykład na bloki, na bloki szmaragdów i potem je jeszcze sprzedawać. A tutaj macie na naszym serwerze wszystko zrobione tak, że wam się to dzieje automatycznie. To jest tak dowalone po prostu. Nie musicie nic robić, tylko po prostu kopiecie, włączacie sobie, żeby wam zamieniało na te monetki. Jest elegancko i tak to powinno właśnie być. Dobra, jest. Kill off mistrza, cyk. O 2 więcej wszystkiego mam, 2 więcej wydajności. Szczęścia, niezniszczalności. No i dalej nie kopię na hita tego netherite'u. Co kopię na hita ten netherite, panie kolego. Dobra, widzowie, trochę czasu minęło. Już mi się szczerze już mi się odechciała kopać. Naprawdę. Teraz mam kill off władcy. Będzie Reaper władcy. I kill off władcy. 12 poziom. I chyba sobie zrobię teraz krótką przerwę, bo kurde, praktycznie mam przegrane 3 godziny. Z czego to jest kopanie jakieś, wiecie, stakowanie. Trochę latałem po tej mapie. No więc chyba sobie zrobię krótką przerwę. To jeszcze nie kopię na hita. Także na krótkie przerwy ja polecam iść tutaj sobie na strefę AFK, gdzie po prostu stoicie sobie i dostajecie nagrody, jak jesteście na serwerku. Dobra, widzowie, minęło kilka dni, ja troszeczkę sobie kopałem, miałem przeprowadzkę, jak widzicie, w tle jest teraz coś innego. Ale mniejsza o to, dobra, mam tutaj 26 monet poziomu 3, set 7 i kill off 12, także dobra. I robimy sobie secik rycerza, cyk. Miecz na pewno zrobię, bo no mieczyk zrobię na pewno. Hełm, spodnie, buty 10, elytra 9, napierśnik 9. O, elytrę 10 sobie zrobimy. No czyli mamy cały set 10 oprócz klaty na ten moment. Będę się szykował, żeby iść, słuchajcie, na strefę. Sytuacja jest następująca. Secik jest cały 10, klata jest tylko 9, mieczyk też 10. Kill off 12. Oj, no, tego nie chcę stracić. Także chowam sobie do ECK-a. Biorę 6. I teraz tak, moim celem jest po prostu pozabijać jakichś graczy, zdobyć zabójstwa, ponieważ zbieramy na przykład na coś takiego typu większy drop z generatorów albo większy dodatkowy ranking za zabójstwo. Ja wolę raczej ten większy drop, on się bardziej nam przyda. No i tutaj w sklepie za zabójstwa oczywiście mamy losową księgę. To też jest mega dobre i może na to będziemy jakoś zbierać, chyba że na rynku coś jest. Tutaj 50 zabójstw potrzebuję. Kupimy trochę fajerwerek, to na pewno. Jeszcze sobie tylko pykniemy seta na netherite'owego i lecimy się klepać. Dobra, zobaczymy, może ktoś będzie chciał sojusz. Let's go. Dobra, spotkałem tutaj supporta, może mi pomoże tutaj pozabijać kogoś. Niestety tutaj nie nagrała mi się rozmowa z supportem, z którym rozmawiałem, ale naprawdę bardzo mi pomógł. Elo. Jakiego masz seta? 11. Myślisz, że z 10 set to raczej myślisz, że większość macie? Nie. Kobłeb ma. Stawiam. O nie. Dawaj. Jest. Dawaj. Błagam, niech sypnie. Tak. Kurde, ja ciągle też jestem. Nie. Ej, on musi mieć dobrego seta, ty w ogóle nie padł. W ogóle nic. Tutaj planowaliśmy zrobić trapa, którego użył w swoim filmie Dexy. A plan był naprawdę prosty. Wystarczyło tylko zwabić gracza do tego ananaska i zabudować go deskami. I wtedy przystępujemy do klepy, aż delikwent nie umrze. Co? Co ty gadasz? Co on miał? Co to było? Chłop chciał tak szybko uciec, że ten...
że się zabił. Dobra, coś tam się udało zabić, ale z mocniejszymi graczami na razie nie mamy szans. Brakuje nam kobłebów i tutaj refili, także ja idę teraz na strefę VIP trochę pokopać właśnie na kobłeby i na refilki. I lecimy, może też przyjmę taką taktykę, że pokopię chwilkę i pozbieram na jakąś księgę. To będzie, myślę, że dobre, bo patrzcie, jaka tutaj jest sytuacja. Monetę, trójeczkę sprzedajemy za 4000 dolków. To jest, myślę, że dosyć dużo. 4000 dolków za taką monetę. Fajna cena. I zobaczmy. Tutaj księgi zaczynają się od... Kurde, no nie ma dużo ksiąg tak naprawdę na rynku. Można kupować odłamki. Najtańszy odłamek jest za 2000. A najtańsza księga Speeda jest za 48 tysięcy. Więc no, może coś takiego. Może coś takiego by się tutaj udało. Także w tym momencie pokopię troszeczkę, pozbieram tych monet, kupię refilki, kupię kopłepy i może się uda kupić jakąś księgę na rynku. O, donajcik, ile monet mi dał? Co? Lol, giga monety mi daje. Dzięki, mega. Ile on mi dał? Nie jest 20 monet. I chłop mówi, że ma kill off 16. Tu się pytałem, bo kopał Netherite na hita. Pytałem się, który ma level kill offa. I ta giga moneta jest za stack monet. Co? Dobra, widzowie, idę na spawn i zobaczymy, co z tego możemy skraftować. Na pewno robię sobie seta o poziom wyżej. To jest w ogóle niezaprzeczalne. I w końcu udało mi się ulepszyć swoje itemy na poziom 11, by pójść na strefę PvP i się poklepać. A więc tak prezentuje się mój ekwipunek po ogarnięciu wszystkiego. Wszystko 11, 11 poziom, miecz 13, elytra 11, dwa antykobłeby, dużo refili i dużo kobłebów. Miejmy nadzieję, że to mi wystarczy. Także taki mój ekwipunek do bicia się. Tak się teraz prezentuje. Dobra, lecimy szukać przeciwników. Tutaj koleżka w ogóle, koleżka ciągle w kobłebie. Ale on się nie pali, on się nie... O, ktoś mi tu pomaga. Oj. Dobra, uciekam. Okej. Tu już było troszeczkę gorąco było. Chłopaki też mają dobre sety, widzę, że też niezłe miecze. Znaczy widzę, czuję to na swojej skórze. Przez bardzo długi czas latałem po mapie i szukałem okazji graczy do zabicia, aż w końcu udało się. O, laga ma. Let's go. Jest. Co? 14 seta drobnąłem. Jo! Z tego gościa. Szybkości buty, czajcie to. Ale ekstra, ja pierdzielę. Wszystko ja złapałem praktycznie. Szkoda, że gościu zginął na lagu. No ale no sorry, tak bywa. Ja pierdzielę. No to chyba to by było idealne zakończenie tego odcinka. Regeneracji na pierśnik regeneracji. O kurde, nie widziałem tego. Widzicie, jakie ja mam itemy teraz? Czyli tak, ten odcinek kończymy z setem 14. Na pierśnik regeneracja, niepodpalenie 1, buty szybkości. Nie no, mega, szkoda, że elytry i miecze się nie udało złapać. Ale okej, dobra. To chyba jest idealne na zakończenie. Także ja to sobie tu zmieniam. Mam nadzieję, że pierwszy odcinek z boksa się wam podobał. I co? Do zobaczenia w następnym.